Już po raz szósty Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary-Żdżarzanie zorganizowało ekomajówkę. Uczestnicy tego wydarzenia mogli wziąć udział w rajdzie rowerowym, pokonując około 16 km w towarzystwie pięknych widoków rezerwatu Jata. O tym, co skłoniło do zorganizowania tego wydarzenia, spytaliśmy pana Krzysztofa Fornala, jednego z organizatorów ekomajówki. Mamy to szczęście, że u nas znajduje się rezerwat Jata. Śmiem twierdzić, że to taka nasza perełka turystyczna. I właśnie rezerwat Jata zainspirował mnie i kolegów ze Stowarzyszenia Żdżarzanie, żeby organizować rajd rowerowy właśnie po rezerwacie Jata, po trasie rowerowej stworzonej w rezerwacie Jata, w celu promocji tegoż rezerwatu, takiej pozytywnej, rodzinnej promocji. Po przejechaniu całej trasy cykliści wrócili do rancza, aby się posilić i odpocząć. Warto dodać, że najmłodszym uczestnikiem rajdu był 3-letni Bartek Sulej, a najstarszym 81-letni Stefan Dybciak. Pojechały się w rajdzie 104 osoby od 3 roku życia do 80 roku życia, zatem rozpiętość jest ogromna, ale to nas bardzo cieszy. Myślę, że obok rezerwatu Jata, jego takiej pięknej przyrody, uczestników do wzięcia udziału zachęciła także pogoda. Nie oszukujmy się, piękna, wspaniała pogoda, majowa pogoda na pewno miała także wpływ na tą frekwencję. No przede wszystkim za tutaj walorami tej imprezy, tej ekomajówki przemawia to, że no piękna przyroda, piękne krajobrazy, bliskość tych terenów od naszego miasta Łukowa. Chwilę później uczestnicy ekomajówki mogli posłuchać policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, którzy przybliżyli zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak, można jechać. Jeżeli dziecko ma do 10 lat, dziecko, opiekujemy się tym dzieckiem, można jechać po chodniku. Tak? Nie po teliku, tylko właśnie rowerkiem dziecka. Tak, musicie Państwo wiedzieć, że dziecko do 10 lat, które nie ma karty rowerowej, jest traktowane jako osoba piesza. Kolejnym punktem programu był konkurs rowerowy Zakręt Głowy. Chętni zawodnicy mieli do pokonania trasę składającą się z kilkudziesięciu pachołków. Najlepsze wyniki osiągnęli Kacper Romańczyk, Paweł Michalak oraz Daniel Ponikowski. Ze względu na ciekawe konkursy i nagrody, ekomajówka podobała się szczególnie tym najmłodszym uczestnikom. Czy w ogóle chcecie przyjechać tutaj jeszcze za rok? Tak. Na pewno? Tak. Na pewno głośniej? Tak. Na kolejny rajd zapraszamy już za rok. Piona. Piona dziewczyny. Wszystkie, piona. Dzięki.